Jesteśmy właśnie w mieszkaniu bardzo wyjątkowym, ponieważ to mieszkanie znajduje się w centrum Starego Miasta w Lublinie, na ulicy Furmańskiej. Tego typu mieszkanie jest taką rzadkością, ponieważ ma ogrzewanie centralne, miejskie, jest na trzecim piętrze w kamienicy z lat 60., czyli to jest kamienica już odbudowana po wojnie. I ono ma 34 metry i w tym momencie jest kawalerką, natomiast zrobimy z niego dwa pokoje. Zobaczcie sobie na rzucie, jak to wygląda. Kupując to mieszkanie, ja od razu wiedziałem, dla kogo je kupię, bo miałem inwestora, który chciał, żebym takie mieszkanie mu znalazł i wiedziałem już, ile na tym zarobię, czyli ja już mogłem sobie skalkulować koszty zakupu, koszty remontu i wiedziałem na końcu, ile na tym zarobię. A pokażę Wam cały slajd z rozliczeniem na koniec tego filmu. Z racji tego, że ja wiem, dla kogo to mieszkanie kupiłem i dla kogo ono będzie pracowało, to inwestor ma tutaj też, może dorzucić swoje 3 grosze, żeby powiedzieć mi, jakby chciał, żeby to mieszkanie było wykończone, w jakich kolorach, jakimi materiałami, bo za wszystko płaci on. Może Wam się wydaje, że to jest tapeta w pizzę, natomiast to są placki kleju, bo musieliśmy odkleić tutaj płyty karton gipsowe. Całe mieszkanie było opłytowane, natomiast zdjęliśmy płyty, dlatego że to było zrobione niechlujnie i było krzywo i trzeba to wszystko zrobić od nowa. Tak samo jak położyć nową instalację, bo była w złych miejscach i może ona później być awaryjna. Łazienkę czeka totalna przebudowa, a jedną z większych rzeczy to będzie to, że w tym miejscu będzie zabudowa, tu będą drzwi, żeby łazienka dostała lepszy układ. I totalnie pozbyłam się piecyka gazowego. Na co dzień tego nie robię, ale biorąc pod uwagę, że to będzie mieszkało kilkadziesiąt osób różnych, obcych, miesięcznie, dlatego dla względu bezpieczeństwa będę przerabiał to na instalację elektryczną, bo ona będzie po prostu bardziej bezpieczna i komfortowa dla użytkowników. Ten parkiet nie wygląda źle, natomiast jak go sprawdziliśmy, to nadaje się totalnie do wywalenia. Musieliśmy tu je zdjąć podłogę, bo była totalnie nierówna. Natomiast musimy zrobić wylewkę. Na szczęście strop jest betonowy. To mieszkanie przeznaczyłem typowo na gotowca inwestycyjnego, dla inwestora, który będzie tutaj wynajmował to na krótki termin, na Bookingu czy Airbnb. Zobaczcie sobie, jak to mieszkanie wygląda podczas remontu. Zakres remontu był naprawdę bardzo duży. Nie zawsze skuwamy ściany, tak jak to było w tym przypadku. Właśnie widzicie dawną kuchnię, która za chwilę stanie się przytulną sypialnią. W łazience wszystko powstaje od nowa. Zmieniliśmy jej układ, instalację wodkan. Usunęliśmy także piecyk gazowy. Pozbyliśmy się starych płytek na rzecz nowych w loftowym stylu. Teraz wodę podgrzewa piec elektryczny umieszczony w przedpokoju. Instalację elektryczną zmieniłem w całym mieszkaniu. Tutaj widzicie, jak powstaje gładź w przedpokoju i reszcie całego mieszkania. Nad aneksem kuchennym zamontowaliśmy podwieszony sufit z karton gipsu. O ściany opierały się panele, które już za chwilę zostaną ułożone w mieszkaniu. Na podłodze całego mieszkania zostały położone panele imitujące parkiet. Mieszkanie już jest gotowe, żeby przekazać je inwestorowi, a potem gościom. Pokazuję Wam je w dniu sesji zdjęciowej, stąd pełny home staging. Pamiętacie, że drzwi do łazienki były w innym miejscu? Teraz są tutaj i wchodzi się z przedpokoju. Dla bezpieczeństwa i dla funkcjonalności zmieniliśmy podgrzewacz wody z gazowego na elektryczny. Tutaj dokładnie wisiał piec gazowy wcześniej. Jesteśmy właśnie w salonie z kuchnią i kuchnia została przeniesiona z tamtego pomieszczenia w to miejsce, tak żeby z takiego z kawalerki zrobić dwa pokoje, gdzie salon jest właśnie z aneksem kuchennym. To jest trochę inny flip niż zwykle, bo to jest flip pod konkretną osobę. Kupiłem to mieszkanie z myślą o inwestorze, który
chciał je ode mnie później odkupić i przeznaczyć to mieszkanie na wynajem krótkoterminowy, więc remont tego mieszkania i cała zmiana funkcji była ustalana z osobą, która teraz to mieszkanie wynajmuje na krótki termin. Widzicie te rogaliki? Aż chciałoby się zjeść, ale nie radzę. Służyły już podczas wielu sesji. Już wkrótce zameldują się tu pierwsi goście, a mieszkanie zacznie na siebie zarabiać. Tu była kuchnia i dzięki zmianie funkcji stworzyliśmy mieszkanie dwupokojowe, czyli mamy dodatkową sypialnię. A teraz kilka słów o tym, jak to wygląda na liczbach. Kupiłem to mieszkanie za 180 tysięcy, plus dodatkowo Dariusz kosztował około 6 tysięcy złotych. Remont tego mieszkania kosztował 40 tysięcy złotych, bez mebli. Całe wyposażenie jest po stronie inwestora. Mieszkanie zostało sprzedane za 260 tysięcy. Zarobiłem w tym mieszkaniu 34 tysiące złotych. Dzięki temu, że zawiesiłem tu instrukcję, jak korzystać z wyblaskiego metra, turysta na pewno się nie zgubi.